Rok. Jaki jest, każdy widzi. Rok lubi wysokie golfy. Ale bez przesady. Historia, którą wam dzisiaj opowiem, nie jest przeznaczona dla osób o słabych żołądkach i dla wegetarian. Kiedy byłem mały, mój ojciec zabierał mnie na działkę. Tam jego najgorszym przeciwnikiem bywał kret. Jeżeli tylko na działce mój tato zobaczył jakiś kopiec, to następnego dnia z samego rana ruszał na tą działkę, brał wąż podłączony do kranu, wtykał go w dziurę, odkręcał wodę, a następnie czaił się z widłami w okolicy i jak tylko kret wylazł z ziemi, no to cóż, jego życie kończyło się szybko i gwałtownie. W sumie nie wiem, czemu powiedziałem, że ten film nie jest dla wegetarian. To nie tak, że żeśmy tego kreta potem jedli na obiad. No nic, mniejsza z tym. Ostatni weekend spędziłem u rodziców, przynajmniej część tego ostatniego weekendu. W sobotę rano mój ojciec nagle ni stąd ni zowąd podnosi się z krzesła w trakcie rozmowy, podchodzi do okna i mówi: a tu skurwiel teraz wykopał. I ja już wiedziałem, że los jakiegoś krecika jest niestety przesądzony. Na koniec mój ulubiony segment Szybko i Głupio, czyli muzycznie. Płyta Marilyna Mansona, Lest We Forget, aby nie zapomnieć. Składanka, wybór jednych z ciekawszych utworów Mansona. Ja z reguły składanek nie lubię, ponieważ uważam, że te utwory gubią trochę klimat, jaki tworzyła cała połączona płyta. Tym razem tak się nie stało. A czemu? Ponieważ między tymi utworami Manson powstawiał covery, fantastycznie wykonane. Jest tam m.in. Personal Jesus i jest też Sweetie Dreams, który chciałbym wam dzisiaj polecić. Jedną z niezwykłych cech Marilyna Mansona jest to, że skubaniec tak potrafi zrobić cover, że jego znaczenie odrobinę się zmienia od tego oryginalnego. Fantastyczny utwór wygląda zupełnie inaczej niż w wykonaniu Eurythmics i zdaje się nabiera trochę innego znaczenia. Polecam, rzućcie okiem i nie zejdźcie na złą drogę. Mówi się, że Marilyn Manson wprost wprowadza młodzież na złą drogę. Być może zgrzeszyłem, umieszczając ten fragment w moich filmach. Cóż, trudno, takie życie. Co ma wspólnego Grzegorz Lato i Doda Elektroda? Niewiele, niewiele, ale pojawiło się ostatnio w internecie jakieś takie porównanie, które uznałem za bardzo interesujące, przy czym jest złośliwe, tak. Internet jest pełen złośliwych ludzi i wrednych i ktoś napisał tak, że Grzegorz Lato nadaje się na prezesa PZPN tak samo jak Doda na szefa Filharmonii Narodowej. Coś w tym jest, zostawiam wam do przemyślenia.